Hej, cześć, witajcie! Oto nadszedł ten czas na a jakże długo wyczekiwany opis gatunkowy kołnierzaka. Ale zanim zaczniemy, mam dla was świetny deal. Na 500 subskrypcji oraz 100 kciuków w górę pod tym filmem pojawi się film z Chorwacji, na którym zobaczycie moją dostojną facjatę. No dobra, to teraz bez przedłużania. Lecimy z opisem gatunkowym. Agama kołnierzasta, Frilled Dragon. Chlamydozaurus kingi. W naturze tego dilofozaura możemy napotkać na północnej części Australii oraz południowej Nowej Gwinei. Zamieszkuje sawanny, suche lasy, a czasem uda nam się go znaleźć na obszarze lasów tropikalnych. Jakbyście chcieli zakupić tego zwierzaka, to macie dostępne dwa warianty bazujące na ich pochodzeniu. Te czysto australijskie, które są większe, dorastają do metra. Oraz mają jasne, prawie białe ubarwienie na policzkach. Okazy z Nowej Gwinei są mniejsze, dorastają do 45-60 cm i są bardziej pospolite w hodowli. Właśnie na taką nowogwinejską samiczkę patrzycie. A skąd wiadomo, że to samiczka? Otóż samice tego gatunku, podobnie jak w przypadku innych jaszczurek, są mniejsze oraz mają bardziej stonowane kolory. Gdzie samce mają pięknie wybarwiony kołnierz, który może mieć pomarańczowe czy żółte ubarwienie. A tak, to w obu przypadkach gat ten jest szaro-brązowy, co muszę przyznać, sprawia się całkiem nieźle jako kamuflaż. A skoro wspomniałem już o kołnierzu, to rozwinę ten temat. W końcu jest on wizytówką tego gada. Kołnierz służy do odstraszania drapieżników, a gama, czując się zagrożona, rozłoży go, a towarzyszyć temu może syczenie. Ale jakby to nie pomogło, to jaszczurka stanie na tylnych kończynach i zaszarżuje w stronę zagrożenia. Więc jeśli ktoś nie wie, co to za jaszczurka, to może się nieźle przestraszyć. Ale kołnierzaki, podobnie jak i inne agamy, nie są groźne. To tylko próba odstraszania, bo w rzeczywistości te dzienne żyjątka nie są agresywne i wolą siedzieć sobie na drzewie, na którym odpoczywają, spędzając większość czasu w porze suchej. Natomiast porą mokrą, oj, porą mokrą, to właśnie jest czas nagody i jaszczurki te będą o wiele bardziej energiczne i ruchliwe. Ciekawostka. Jaszczurkę tą możemy zobaczyć na australijskiej dwucentówce, więc jeśli jesteście prawdziwymi fanami tego zwierzaka, to zapytajcie w kantorze, czy przypadkiem nie mają drobnych. Porozmawiajmy teraz o hodowli, ponieważ jest to jedna z bardziej wrażliwych na błędy agam, więc jeśli nie macie doświadczenia, to lepiej nauczyć się na jakimś bardziej zahartowanym australijskim gadzie. Niemniej, jesteśmy tu po to, by nawet początkujący dał sobie radę z każdym przedstawianym przez nas zwierzakiem. Dlatego postaram się wytłumaczyć co i jak, by każdy dał radę opiekować się agamą kołnierzastą. A więc średnia długość życia kołnierzaków w hodowli to 10 lat, co jest krótsze niż w naturze, gdzie żyją 12-15 lat. I teraz taka mała uwaga. Spotkać się możemy z praktykami polegającymi na wyciąganiu gada na dwór, bo w końcu słońce to słońce, ciepło jest, to chyba można. Otóż nie. Nie jest to zalecane, chyba że zbudujecie wybieg z drewna i metalowej siatki, ale my wolimy rozegrać to bezpiecznie i nie wystawiać pupila na nasze warunki atmosferyczne na dłuższy czas. A agama, którą tu widzicie, była zebrana wyłącznie w celu nagrań, które były kręcone z przerwami. Wymiary terrarium. Dla maluszka wystarczy 60 na 40 na 50 cm, bądź 100-litrowe akwarium. Gdy nasza gamka podrośnie, a robi to dość szybko i zacznie się robić ciasno, możemy przenieść gada do docelowego terrarium o wymiarach 120 na 91 na 60 cm. Niemniej pamiętajmy, by zapewnić dobrą wentylację. Wyposażenie terrarium. Oczywiście jest to zwierzę nadrzewne, więc powinny znaleźć się jakieś gałęzie czy drzewa do wspinaczki. I to właśnie na tych drzewnych konstrukcjach w górnej części terrarium powinna znaleźć się wyspa ciepła, na której nasz kołnierzak będzie się wygrzewał, gdzie będzie 45 stopni Celsjusza. Pamiętajmy jednak, by żarówka nie znajdowała się za blisko, by jaszczurka nie została poparzona. A poza strefą grzewczą, temperatura ambientowa powinna wynosić 30-32 stopnie.
Wymagana również jest lampa UVB o mocy 10%, najlepiej w postaci tuby na długość 2/3 terrarium. Oczywiście musimy również zapewnić niezbyt głęboki zbiornik z wodą, który pozwoli naszemu koniżakowi się napić, schłodzić, zmoczyć wylinkę oraz pomoże w utrzymaniu wilgotności, która powinna być na poziomie 55-65%. Więc zalecamy zakup higrometru bądź kombo higrotermometru oraz spryskiwacza. Takiego, wiecie, zwykłego, ręcznie pompowanego spryskiwacza do kupienia w sklepach ogrodniczych. Jest dobry do roślin, gada i terrarium. Must have hodowcy. Wystrój terrarium. Jak już zdążyłem wspomnieć, powinniśmy zapewnić gałęzie czy drzewo do wspinaczki oraz możemy wystroić nasze terrarium jakimiś kamieniami. A jako podłoża możemy użyć włókna kokosowego, które kupicie w każdym lepszym sklepie zoologicznym. A teraz, dlaczego włókno kokosowe? Cóż, często zdarzało się tak, że jaszczurki podczas karmienia wraz z owadem łapały na swój lepki język również podłoże. A co w przypadku takiego na przykład piasku, nie jest trudne. A potem problemy z wydalaniem, wskutek czego często kończyło się to śmiercią pupila. Dlatego maluszkom ich pierwsze terrarium polecamy wyłożyć ręcznikami papierowymi. Są łatwe w czyszczeniu, wymianie, są tanie oraz mamy łatwy dostęp do odchodów, które możemy zabrać do weterynarza na badania. Na przykład zaraz po zakupie zwierzaka albo gdy martwimy się o jego zdrowie. I takie odchody zabieramy najlepiej, gdy są świeże i posłuży nam do tego specjalny pojemniczek, który możemy kupić u weta. Tak więc, maluszkom ręczniczki papierowe, starszym jak i dorosłym, możemy dać podłoże z włókna kokosowego, które możemy przyzdobić na przykład sianem, czy innymi suchymi trawami czy roślinami. A propos roślin. Żywe roślinki również możemy zainstalować w terrarium, choć trzeba uważać, bo kołnierzak lubi po nich skakać, a te przeważnie tego nie lubią. Najlepiej sprawdzą się jakieś aloesy czy palmy, które świetnie wpasują się w stepowy wystrój. Karmienie. Agamy kołnierzaste są wszystkożerne, lecz to właśnie owady powinny stanowić główną część diety. Polecamy świerszcze bananowe, które nie gryzą, mają mało chityny oraz nie są aż tak głośne jak inne gatunki świerszczy. Ale możemy również podawać karaczany czy drewnojady, lecz te są tłuste i powinny być przysmakiem, podobnie jak mole woskowe. Ale jako, że te jaszczurki są wszystkożerne, to z roślinnych przysmaków możemy podać mleczyka, sałatę, liście gorczycy, melon, papaje, borówki, maliny czy marchewki. Ale jak mówiłem, to owady stanowią główną część diety, a rośliny będą chętnie jedzone przez starsze osobniki. A skoro o tym mówię, to młodziaki karmimy tyle, ile będą chciały. W końcu muszą rosnąć. A starsze, jak i dorosłe, karmimy 4-5 razy w tygodniu. Choć nie jest to zasadą. Witaminy. Standardowo proszek witaminowy ze sklepu zoologicznego oraz wapń, w którym panierujemy karmę dla jaszczurki. Maluszkom podajemy codziennie, dorosłym raz, dwa razy w tygodniu. Oczywiście wapń pobierany jest również z promieniowania lampy UVB, ale suplementacja jest również wskazana dla prawidłowego rozwoju jaszczurki. No dobra, to by było na tyle. Myślę, że z tymi informacjami jesteście w stanie zadbać o agamę kołnierzastą. Ale jeśli myślicie, że możecie już iść do sklepu zoologicznego i kupić sobie tego jaszczura, to niestety, ale nie są one tak łatwo dostępne oraz ich ceny są dość wysokie. W najlepszym przypadku zapłacicie jedynie 1200 zł za malucha. Ale kto powiedział, że posiadanie egzotycznych zwierząt jest tanie? Zajrzyjcie do opisu, bo tam są źródła. Jak chcecie kupić naszą samiczkę, to piszcie do nas. Pamiętajcie o progu 500 subskrypcji i 100 kciukach w górę pod tym filmem, by obejrzeć film z Chorwacji i zobaczyć moją twarz. Maski w dół, z tej strony Hugh. Cześć! O.